Kamil i Igor jedzą ciasto z przyjaciółmi. Chcą się dowiedzieć, ile ciasta zjedli do tej pory. Razem jest 7 osób, każda z nich zjadła 2/5 ciasta. Kamil powiedział, że można rozwiązać to zadanie poprzez pomnożenie 2/5 przez 7, uzyska wtedy 14/3, ponieważ 2/5 razy 7 jest równe w liczniku 2 razy 7 w mianowniku 5 razy 7, a to jest równe 14/3. Igor stwierdził, że 14/3 nie może być poprawną odpowiedzią, ponieważ jest to mniej niż jedno ciasto. Czy Kamil popełnił błąd? Mamy 4 odpowiedzi do wyboru. Sprawdźmy, czy obliczenia Kamila mają sens. Mamy 7 osób, zapiszę 7 osób i każda z nich zjada 2/5 ciasta. Czyli pomnożymy 7 razy 2/5. Mnożymy liczbę całkowitą przez ułamek. 7 można zapisać również jako ułamek, to jest 7 pierwszych. I wtedy mamy mnożenie 7 pierwszych przez 2/5. Zwykłe mnożenie ułamków. Mam nadzieję, że pamiętasz, że mnożąc ułamki, mnożysz licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Czyli na górze zapiszemy 7 razy 2, na dole zapiszemy 1 razy 5. 7 razy 2 to jest równe 14, 1 razy 5 to jest równe 5. Zatem 7 razy 2/5, czyli wynik tego działania, powinien wynosić 14/5. Kamilowi wyszło 14/35, zatem popełnił błąd. Sprawdźmy, gdzie jest ten błąd. Odpowiedź A. Kamil się pomylił, błędnie pomnożył. Prawidłowy wynik to 2/5 razy 7 równa się 14/5, czyli tak jak wyszło nam, równa się 2/4. My zrobiliśmy odpowiedź tylko w ułamku niewłaściwym. Zamieńmy to na liczbę mieszaną. Musimy się zastanowić, ile razy piątka zmieści się w 14. Zmieści się na pewno 2 razy, zatem to będzie 2. 2 razy 5 to jest 10, zatem zabrakło nam jeszcze 4, mamy resztę 4, zatem to są 4/5. 14/5 to inaczej 2/4. Możesz na to patrzeć też tak, 14/5. Jeżeli pamiętasz, że kreska ułamkowa zastępuje dzielenie, to możesz zapisać tak, 14 podzielić na 5 to jest 2, reszty 4. Ale dzielimy przez 5, więc zamiast pisać reszty, możemy napisać, że to jest 4/5. Takie krótkie przypomnienie zamiany ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną. Zatem ta odpowiedź jest prawidłowa. Kamil się pomylił, błędnie pomnożył, a prawidłowy wynik to 2/4. Czyli przyjaciele zjedli dwa całe ciasta i 4/5 z kolejnego. Zobaczmy jeszcze kolejne odpowiedzi. Kamil się pomylił. Pomnożył poprawnie, ale zapomniał uprościć ułamka. Poprawna odpowiedź to 2/5. No nie jest to prawda. Nie pomnożył poprawnie, ponieważ zobaczcie. On pomnożył ułamek razy liczba całkowita, ale zapomniał, że nie mnożymy tego przez mianownik. Tutaj nie powinno być tej siódemki. Można sobie zapisać siódemkę jako 7 pierwszych i wtedy 2/5 razy 7 pierwszych to jest 2 razy 7, a na dole 5 razy 1, a nie 7. Czyli tu jest błąd. Ta odpowiedź też nie będzie prawidłowa. Kamil się pomylił, powinien zamiast mnożenia wykonać dodawanie. 7 dodać 2/5 równa się 7/2. To też nie jest prawidłowa odpowiedź, ponieważ zobacz, nie możemy dodać 7 osób do 2/5 ciasta. Nie dodajemy żyrafy do słonia. Tu mamy inne jednostki, inne liczby, zatem to też nie jest prawidłowa odpowiedź. Kamil ma rację, on i jego przyjaciele nie zjedli tak dużo ciasta. Prawidłowa odpowiedź to 14/35. To też nie jest prawidłowa odpowiedź, ponieważ już sprawdziliśmy, że przyjaciele zjedli ponad 2 ciasta, prawie 3 ciasta.